ostatnia akcja trochę nerwowa i dużo, bardzo dużo niedokładności, bardzo dużo błędów taktycznych, także tak na gorąco na pewno ciężko po tej ostatniej tercji, chociaż pierwsza i druga to już takie miała zalążki dzięki przyzwoitej gry, aczkolwiek mówię, bardzo dużo do poprawy i no plus taki, że bardzo dużo chłopaków dzisiaj pograło, tak? Zrobiliśmy trochę dłuższy ten sparring po to, żeby właśnie każdy sporo zagrał i to akurat można ocenić na plus. Gdzieś tam usiądę na spokoju, będę analizował poszczególne te tercje, ale tak jak mówiłem, tak na gorąco to mogę powiedzieć, że pierwsza i druga przyzwoita, myślę, że z sytuacji takich 100% naprawdę to stworzyliśmy kilka i tylko brak skuteczności, brak precyzji spowodował, no i błąd bramkarza przede wszystkim spowodował, że wynik tego sparingu jest remisowy, chociaż mówię, wynik w sparingach jest najmniej ważny, aczkolwiek fajnie by było gdzieś tam tą swoją przewagę udokumentować, bo myślę, że momentami był to mecz wyrównany, momentami mieliśmy przewagę, szczególnie jeśli chodzi o sytuację bramkową, chociaż przeciwnik też kilka stworzył, ale uważam, że nie tak klarowne jak my, tak jak nawet ta z ostatnich sekund, gdzie do praktycznie pustej bramki nie trafiamy. No szkoda, ale mówię, jest nad czym pracować, jeszcze jest 2,5 tygodnia do ligi i myślę, że jak solidnie popracujemy, to już od najbliższego sparingu. Sparing gramy w czwartek z Pogonią Łapy u siebie, dlatego że tak, taki mały odstęp czasu, bo ten sparing miał się odbyć w poprzedni piątek, ale niestety tutaj z przyczyn od nas niezależnych musieliśmy grać dopiero dzisiaj. No ale lepiej zagrać w małym odstępie czasu niż nie zagrać wcale. Także tutaj sparingi są najbardziej cenne, tym bardziej, że mówię, wprowadzamy młodych chłopaków i próbujemy różnych ustawień, różnych wariantów, także na pewno jest to pożyteczne i w czwartek też będziemy próbować dalej różnych naszych pomysłów, wariantów i zobaczymy, co z tego wyjdzie z przeciwnikiem z czwartej linii.